Jeśli chciałbym pójść tropem gapy, choć nie planowałam, ale pójdę, to jeden przytyk, ale to najpierw się do pana Londysa, mianowicie żałuję, że nie znalazł się święty Florian. Kościół świętego Florian. Z naszego punktu widzenia tutaj obecny to był absolutny początek, to był lata 49, to jest początek tego, kiedy był wikarym i kiedy tam zaczynało się rodzić to, co pan Zofrowski, mówiąc oficjalnie, mówił. Także tu rzeczywiście, gdybyśmy chcieli czegoś czytać, to by było wspaniale, gdyby się okazało, dlatego że takie przepiękne miejsce ma Polski, wspaniała architektura i rzeczywiście początek tej drogi zasadniczej już po dojrzeniu, po niego bici, prawda, po studiach, po doktoracie w Polsce, w Rzymie, itd. Także ten święty powiat by się tu przydał. I film pokazuje bardzo pięknie takie różne charakterystyczne cechy osobowości Ojca Świętego. Z jednej strony zamożenie. To pokazanie Babelu w milczeniu, kiedy Ojciec Święty się modli, kiedy, no, można powiedzieć, dał szkołę. On by zresztą tak powiedział, ale byśmy dali szkołę, tak mówię czasami. W tym sensie, że dał szkołę modlitwy w ciszy. Myśmy wszyscy się wtedy zastanawiali, co robią media w takiej sytuacji, bo to było pierwszy raz, kiedy media musiały milczeć, dlatego że on się modli. I czasu na modlitwę nigdy nie oszczędzał, stąd to było zupełnie przewidywalne, jak to się potoczy. A to była taka niesłychana cisza, niesłychana lekcja, właściwie czemu mogą służyć media. Mogą służyć również modlitwie, kontemplacji, zaciszenie. No, ten moment, kiedy prosi Ojciec Święty o modlitwę w Kalwarii za życia i po świecie, no, w 2002 roku takie słowa wypowiedziane były już pewnym takim momentem znaczącym i trudnym. Ale były też momenty lżejsze. W tym samym 2002 roku słynna wypowiedź z okna papieskiego, muszę ją przytoczyć, bo dotyczy w pewnym sensie Polonosuma, mojego męża, mianowicie słynne okno papieskie, słynne wieczorne spotkanie z młodzieżą i jedno z nich tak się stało, że tam gdzieś pod oknem stał i nie tylko on, parę osób jeszcze z naszej grupy. I Ojciec Święty tak opowiada o tym swoim byciu na oknie od czasu, kiedy był młodszy, kiedy to wszystko inaczej wyglądało, a teraz jakby tak podsumowywał, czując pewnie, że to jest ostatnia pielgrzymka do Polski i mówił, że czas mija, czas biegnie, że wszyscy się, no, starzejemy i w pewnym momencie spojrzał tam na dół i mówi, ten Pietrek też się starzeje. Myśmy wszyscy nie wiedzieli, o co chodzi, tylko niektóre osoby wiedziały, o co chodzi. Więc tak poczucie humoru zawsze było. To był zawsze element, który bardzo istotnie, coś ważnego było w tym, że poczucie humoru Ojciec Święty miał ogromne. Myślę, że można by oczywiście tu całą historię tego naszego środowiska omawiać. Ja nie jestem może aż tak biegła w tym, znacznie lepiej to tutaj szanowne osoby z nami przebywające wiedzą, czują, bo wcześniej to wszystko się zaczęło, ale myślę, że takim podstawowym przesłaniem, które wszystkim nam towarzyszyło i z tego myślę teraz sobie zawsze zdaję sprawę, a kiedyś zadano nam jakieś takie pytanie, to było chyba z okazji pierwszych dni Dnia na Powadkiego organizowanego przez Uczelnię Krakowskie, bo prawda była wtedy głównym hasłem i wtedy nas poproszono o wypowiedzi na temat prowadził nas blasku prawdy. Takie było chyba hasło. I ja wtedy nie wiedziałam właściwie, jak to wszystko opisać. Opisałam po prostu tak, jak to nasze środowisko funkcjonowało od samego początku, od pierwszych spotkań właśnie świętego Floriana, potem pierwszych wycieczek, pierwszych spływów kajakowych, pierwszych górskich wycieczek. I właściwie nie bardzo umiałam sobie dać odpowiedź, co to znaczy prowadził nas do sprawy, na czym to wszystko polegało. Ale na końcu sobie uzmysłowiłam, że to nic nie trzeba o tym więcej mówić. Po prostu to było w prawdzie. I ta sprawa prawdy była sprawą naturalną. O tym się nie mówiło. Nikt nie mówił, pamiętajcie, mówcie prawdę, to nie kłamcie. Nie. To było coś, co było oczywiste i jaka by ta prawda nie była. Różne one były w znaczeniu takim, że no, myśmy byli zwykłymi ludźmi. To właściwie jesteśmy do tej pory. To właściwie chodziło o to, że to było autentyczne, że to było prawdziwe, w tym nie było żadnej sztuczności, w tym nie było żadnej niemożliwości przekazania jedno drugiemu pewnych spraw, pewnych problemów,
Do Wójta można było zawsze przyjść, nawet czasem proponując obok Pani Marysi na kanoniczej, która nam pilnowała, że może nie za często temu biskupowi przeszkadzać, ale jednak byśmy mieli dostęp i właściwie z każdą naszą sprawą, najbardziej osobistą, mogliśmy się zgłosić. A potem, no co tu dużo gadać, no potem był Watykan. Ja już nie mówię o franciszkańskiej, ale był Watykan, można sobie wyobrazić, że może to było trudne, ale dzięki listom, dzięki telefonom, wszystkie nasze problemy, czy dobre, czy złe, czy smutne, czy wesołe, one wszystkie mogły dotrzeć do Ojca Świętego i mogliśmy być pewni, że On o nas myśli, że On się w naszych sprawach modli i że jesteśmy bardzo blisko. Ale jeszcze o tej rodzinie naszej, o tej parafii Ojca Świętego. Otóż przy którymś spotkaniu już w okresie papieskim Ojciec Święty mnóstwo mówił o nas wszystkich, o naszych przyjaciołach, z imiona, nazwiska, daty urodzenia, bo to wszystko pamiętał. I my tak w pewnym momencie, jak już tego dużo było, to się tak się zaczęli trochę dziwić, że ten wujek tak to wszystko pamięta. On wtedy tak się spojrzał, takim swoim, tym kochanym wzrokiem przeszywającym, stuknął łyżeczką na obrus i mówi, bo to jest moja księga parafialna. I znowu mówię, rzeczywiście księga parafialna, on chyba o to dbał. Na szczęście wziął wujek, no to są rzeczy znane, ale może trzeba je przypomnieć, mianowicie to już, tak powiem, ja przy tym nie byłam, bo jeszcze mnie wtedy tam nie dopuszczali, ale nasze starsze koleżanki, szczególnie Danusia Rybicka, ma w tym swój udział, mianowicie miała się odbyć wycieczka, aby zakochanym zobaczyć świeżo kwitnące krokusy pociągiem. Mieli na nią jechać chłopcy, dziewczyny i Karol Wojtyła, który oczywiście w takich sytuacjach był w turystycznym stroju. To były lata bardzo wczesne, 52 chyba, to może po pierwsze. Wtedy księża w cywilu nie funkcjonowali, nie było takiego zwyczaju. Okazało się, że na wycieczkę chłopcy nie mogą jechać, bo mają jakieś ważne sprawy w nauczeniu, projekty, które nie mogą skończyć, muszą zatrzymać się w Krakowie. Zostały same dziewczęta i młody ksiądz. Wsiedli do pociągu i no, powstał problem, jak się zwracać do osoby, która nie jest ubrana jak duchowny, a jest duchowną. I wtedy właśnie Danusia Rybicka zapytała, czy mogłyby się zwracać do Karola, księdza Karola Wojtyły wujku. No, on to bardzo chętnie zaaprobował. I tak zostało. Tak dalece zostało, że to już niektórzy z Was byli świadkami, ja to tylko opowiadam Lelano, że kiedy został mianowany biskupem i po tej wiadomości, po otrzymaniu tej wiadomości wrócił na kajaki, to oświadczył, że wujek pozostaje wujkiem. A kiedy został Ojcem Świętym, napisał do środowiska taki duży list, który wszyscy się sobie skrzętnie na kserografach odbijali, to był jeden, wszystkich, gdzie napisał, a wujek będzie zawsze wujkiem, wasza sprawa w tym, aby kontakty, o które w Krakowie było łatwo, na linii Watykanu Kraków były też możliwe. No potem okazało się, że to właściwie nie była nasza sprawa, ile raczej Ojca Świętego, księdza kardynała Radziwisza, który to ułatwiał, sprawili oni, żeby kontakty były możliwe i że do końca one a zakończyły się naszym spontanicznym wyjazdem najpierw na pogrzeb Ojca Świętego, a potem na wspaniałą uroczystość w aplikacji w tym